przewielebny księże kustoszu tego pięknego sanktuarium, czcigodny księże Piotrze, czcigodni wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach we Lwowie, drodzy kapłani, goście, siostry zakonne. Dzisiejsza uroczystość, którą przeżywamy, wpisuje się wielkimi literami w kronikę Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej. W sposób szczególny, bo nie znalazłem, czytając historię Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej, aby było kiedykolwiek takie wydarzenie, aby w jednym czasie zostało wyświęconych i prymicyjną swoją mszę świętą odprawiało dwóch kapłanów. To wydarzenie pokazuje nam dzisiaj, jak bardzo Matka Boża Rudecka jest matką od powołań kapłańskich. Jest matką, która pomaga w drodze formacyjnej dojść do kapłaństwa, bo właśnie ta ikona, ten obraz, ten święty wizerunek po 1946 roku, kiedy musiał opuścić Rudki, trafił właśnie do kaplicy seminaryjnej, gdzie kapłani, seminarzyści modlili się przed jej cudownym wizerunkiem o umocnienie drogi powołania. Dzisiaj również stajemy wobec tego wizerunku w Święto Maryi, Matki Kościoła. Obchodzimy go z wielką czcią, dlatego że Matka Boża od początku tego, w tym cudownym miejscu pokazywała, że ona jest obecna i odbiera należytą cześć i szacunek. Kiedy otworzymy Pismo Święte, w Księdze do Hebrajczyków przeczytamy: każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Kapłani nie biorą się nie wiadomo skąd. Młodzi ludzie, którzy powierzają swoją drogę Bogu, oni mają swój kontakt, swoją relację, może właśnie przez Matkę Bożą, w odkrywaniu swojej drogi powołania. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores Dabovobis papież Jan Paweł II napisał: Bóg powołuje zawsze swoich kapłanów z określonych środowisk życia ludzkiego i kościelnego, które w sposób nieuchronny ich kształtują i do których zostają potem posłani z posługą Ewangelii Chrystusa. Osobowość kapłana musi być wyraźnym znakiem i drogowskazem. Ludzie, spośród których kapłani są wzięci, chcą znajdować w nich tego rodzaju znaki, bo mają do tego pełne prawo, zwraca nam uwagę papież. Każda droga powołania jest drogą i tajemnicą każdego powołanego, bo ta droga nigdy nie jest taka sama. Każdy z powołanych do tego, aby być uczniem Chrystusa, a później stawać się Jego kapłanem, przeżywa swoją wiarę i swoją relację na swój sposób. Być może dzisiaj, gdyby nie głos Boży, to ksiądz Piotr byłby może dobrym kucharzem,
otworzył restaurację gdzieś we Francji lub w innych miejscach na świecie. Bo wiemy, że początki były inne niż dzisiaj w tym miejscu jesteśmy. Pan Bóg ma swój plan. Plan na życie każdego człowieka. Ważnym w tym planie jest to, abyśmy umieli Jemu odważnie odpowiedzieć: tak, jestem gotowy pójść za Tobą. Z konsekwencją wszelkich tych słów i wyborów na resztę swojego życia. Jan Paweł II, on przez wiele lat pokazywał, jak należy żyć. On był dla nas takim wyraźnym świadkiem głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem. Napisał kiedyś bardzo ciekawe słowa. Jaki powinien być kapłan? Świadomy sensu swojego kapłaństwa, głęboko wierzący, odważnie wyznający swoją wiarę, żarliwy w modlitwie, przekonujący w nauczaniu i co najważniejsze, umiejący służyć drugiemu człowiekowi. Dzisiejsze wydarzenie wprowadza nas w ten czas pierwszych kroków kapłańskich księdza Piotra, właśnie rozpoczynając mszę świętą prymicyjną, czyli pierwsze świadome, pełne przeżycia odprawienie mszy świętej, dziękując Bogu za łaski, które On jemu udzielił. Ale też czas kapłańskiej drogi to nie tylko czas, w którym są radosne przeżycia, bo każdy z tu obecnych kapłanów, będący w różnym wieku, może powiedzieć o różnego rodzaju kryzysach kapłaństwa, trudnościach, które są nieodłącznym elementem życia kapłańskiego. Kiedyś przeczytałem taką historię, kiedy to młody kapłan spotkał się z emerytowanym, starszym kapłanem. Ten młody ksiądz przeżywał właśnie kryzys swojego kapłaństwa, nie widział sensu swojej posługi. I zapytał tego schorowanego, starszego kapłana, jak on przeżył swoje kapłaństwo. Ten starszy ksiądz odpowiedział mu: prosiłem Boga o siłę, a On dawał mi przeciwności, które musiałem pokonać. Prosiłem Boga też o odwagę, a On mi dawał trudności, z którymi musiałem się mierzyć. Prosiłem też Jego o miłość. Dał mi ludzi, z którymi musiałem pracować. Bóg dał mi wszystko to, o co prosiłem. Drogi księże Piotrze, dzisiejszy dzień to dzień szczególny dla Ciebie, Twoich bliskich, Twojej rodziny. Pamiętaj, że życie kapłańskie to życie modlitwą, to ciągła relacja z Panem Bogiem, ciągłe szukanie Boga w swoim życiu, ciągła otwartość na Jego natchnienia i Słowo, które będzie wkładał w Twoje usta. Bądź otwarty na Słowo Boga. A kiedy będziesz siadał do konfesjonału, bądź jak Ojciec, sprawiedliwy, ale i miłosierny.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam symbol krzyża i stojącą pod nim Matką Jezusa na krzyżu. Ten krzyż wpisuje się również w nasze kapłańskie życie. Pamiętam ze swoich prymicji, kiedy na zakończenie mszy świętej prymicyjnej ksiądz proboszcz mój Andrzej, który jest tu dzisiaj z nami, wręczył mi duży drewniany krzyż i powiedział, że w nasze życie wpisany jest krzyż, który musimy nosić całe nasze kapłańskie życie. Ten drewniany duży krzyż do dzisiaj przypomina, że jest to prawda, że w naszym życiu będą krzyże, ale jak otworzymy Pismo Święte, Ewangelię Jana, to natchnieniem i pociechą dla nas są słowa Jezusa: to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Dzisiejszy dzień również jest dniem, w którym warto wspomnieć kapłanów, którzy w trudnych czasach historii, bo rzeczywiście historia Kościoła pokazuje nam, że nigdy Kościół nie był wolny od prześladowań. Od początku chrześcijaństwa, rewolucja francuska, październikowa, czasy strasznego komunizmu i stalinizmu, niszczenia świątyń, mordowania kapłanów. To zawsze było i zawsze się odbywało. Ale dzisiaj warto przypomnieć sobie nazwiska wielkich kapłanów ziemi lwowskiej, obrońców wiary w tych trudnych czasach. Osoba tajnego biskupa Jana Cieńskiego ze Złoczowa, ojca Rafała Kiernickiego z katedry, biskupa Jana Olszańskiego, sługi Bożego, księdza Ludwika Marko, Ludwika Kamilewskiego, księdza Augustyna Mednisa, wielkiego siewcy i odbudowniczego tego kościoła, tego sanktuarium, księdza Gerarda Liryka, proboszcza, który zasiewał w serca ludzi wiarę w Boga, ksiądz Bernard Mickiewicz, ojciec Ludwik Seweryn. Wielkie postacie Kościoła Lwowskiego, dzięki którym Kościół przetrwał. U początku kapłaństwa buduj sobie świadomość bezinteresownej pomocy bliźnim. Dobry kapłan musi być blisko ludzkich spraw. Życzę Tobie, aby Twoje kapłaństwo było takim szczególnym kapłaństwem, w którym Matka Boża Rudecka będzie zajmować w Twoim sercu szczególne miejsce i gdy będzie Ci trudno i ciężko, będziesz do niej wracał. A ona, jak Matka Kościoła, będzie brała Ciebie w swoje ramiona i pomagała przetrwać trudne momenty życia kapłańskiego. Niech Bóg Tobie błogosławi na każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi. Amen.